Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, powitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. Misja apostołów jest bardzo prosta. Idźcie i nauczajcie, bliskie jest Królestwo Boże. Tu nie ma jakiejś zawiłej filozofii, skomplikowanych figur retorycznych i zawiłych treści teologicznych. Przekaz jest bardzo prosty. Apostołowie są zwiastunami Królestwa Bożego. My jesteśmy ich naśladowcami. Przejęliśmy od nich zadanie i kontynuujemy ich misję. Każdy chrześcijanin jest zwiastunem Ewangelii o Królestwie Bożym. Jesteśmy świadkami tego Królestwa o tyle, o ile ono jest rzeczywistością w naszych sercach. O tyle, o ile Ewangelia staje się regułą naszego życia i postępowania. Czy da się to jakoś zmierzyć? Oczywiście. Znakami Królestwa Bożego są uzdrowienia z chorób, wskrzeszanie umarłych, oczyszczanie z trądu, grzechu i wypędzanie demonów. Znaki te dzieją się do dnia dzisiejszego i nie są niczym nadzwyczajnym. One są pieczęcią Boga, potwierdzającą autentyczność głoszonej przez nas Ewangelii. Nie bierzcie na drogę niczego. Bóg jest tym, który zleca misję swoim apostołom. On także zatroszczy się o wszystko, o chleb, odzienie i dach nad głową. Nam pozostaje skoncentrować się na naszej misji. Apostoł jest także siewcą pokoju. Gdy wchodzi do domu, pozdrawia mieszkańców, a Boży pokój jest udzielany wszystkim domownikom. Zatrzymując się nad dzisiejszym fragmentem Ewangelii, postawmy sobie pytanie, czy jesteśmy siewcami pokoju, czy budujemy pokój wszędzie tam, gdzie jesteśmy?